Dzień dobry Państwu, nazywam się Urszula Kretek, a to jest mój mąż Krystian. Witamy Was w miejscowości Krzanowice, na naszym gospodarstwie, które prowadzimy od 2006 roku. Od kilku lat chodziła nam po głowie duża inwestycja, żeby zainwestować w nową oborę. Akurat się znajdujemy w obrębie niej. Zajmujemy się głównie produkcją mleka i również paszy pod krowy. Zapraszamy Państwa na wirtualny spacer po naszym gospodarstwie. W 2006 gospodarstwo przejęliśmy po moich rodzicach, które miało wtedy około 40 krów. Myśmy je stopniowo zwiększali. Najpierw nasze gospodarstwośmy modernizowali starą oborę, która miała system udoju dojarki rurociągowej. Potemśmy przeszli na halę udojową i takśmy je stopniowo zwiększali do tych 120 krów, które mamy dzisiaj. Dwa lata temu zapadła decyzja o budowie nowej obory, która miała być zautomatyzowana. Były rozważane różne opcje, padło z różnych względów na Delaval. No i powstała to obora, w której dzisiaj się znajdujemy. Wydajność na gospodarstwie jest na razie w granicach 10-9 tysięcy, ale stopniowo ją dopiero teraz rozwijamy, bo w starej oborze nie było warunków tak zwanego dobrostanu i krowy musiały niestety trochę hamować swoją produkcję, bo mają potencjał, tylko nie miały warunków. Dzisiaj mają te warunki poprawione, myślę, że będzie coraz lepiej i produkcja mleka u nas wzrośnie, wydajność, no i wszystko, co się wiąże z tym. Głównie przeważa holsztyno-fryzyjska, ale mamy również domieszkę z Montbeliardem i w zeszłym roku mąż kupił mi 3 cieliczki rasy Brown Swiss, także będziemy mieć 3 maskotki w nowej oborze o tej rasie. A Brown Swiss to taka ciekawostka, to są te najczęściej kojarzone z Alpami krowy. Myśmy byli oglądać, Delaval nas zaprosił na wycieczkę do Bawarii, tam żonę zachwyciły te właśnie Brown Swissy. No i obiecałem, że będzie nowa obora, to kupię jej, no to musiałem kupić. Automatyzacja, ja już kilkanaście lat temu byłem kiedyś w Danii na wycieczce. Zauroczyło mnie tam były różne gospodarstwa i zautomatyzowane i niezautomatyzowane. Zauroczyło mnie to, że mówię, nie będzie innej drogi, tylko automatyzacja, żeby odciążyć ludzi. Jest problem z pracownikami i żeby się uniezależnić od roboty jakiejś najemnej. Mamy jednego pracownika, bardzo sobie go chwalimy, ale jednak automatyzacja daje nam komfort, że możemy sobie, byliśmy na wakacjach, jeżdżamy z rodziną, nie mamy problemu, jedna osoba ogarnia, automatyzacja pomaga. Robot do podgarniania 10 razy na dobę podgarnia paszę, robi to automatycznie, nie trzeba go pilnować. Krowy przychodzą chętnie do jedzenia, przez to zwiększają swoją wydajność. Później mamy robota do sprzątania rusztu, który też odciąża. Najpierw my dwukrotnie dziennie musieli usuwać obornik ładowarką. Dzisiaj robi to automat, jeździ sam, wraca do bazy, dokuje się, napełnia wodą i robi sam automatycznie to. No a roboty udojowe, no to wiadoma sprawa. Żona 2 godziny rano, świątek, piątek i niedzielę i 2 godziny wieczorem przebywała w hali udojowej. Hala udojowa, uważam, no... Było to coś, ale automatyka to jest jednak przyszłość i tylko tędy będzie droga do rozwoju naszych gospodarstw. O zwrocie inwestycji tutaj w ogóle nie myślimy, bo to nie ma nam się zwrócić, tylko ma nam to poprawić komfort pracy. Żeby nasze dzieci, przejmując kiedyś to gospodarstwo, widziały, że to nie jest tylko ciężka praca od rana do wieczora i ciężka fizyczna, tylko że po prostu to jest praca taka jak każda inna. Jest to nowoczesna obora i trzeba się nie bać tych nowych rzeczy. Tylko trzeba iść do przodu z postępem. Jak to mówią, jak jest technologia, że są kombajny, to nie będziemy snopowiązałki kopować. Także trzeba iść z techniką do przodu i z automatyzacji się nie bać. A ci młodzi to dopiero, no, my niewiele komputera, syn mój komputer ma opanowany w większym stopniu niż my. Zapraszam teraz do głównych tych naszych najważniejszych rzeczy w tym gospodarstwie. Także zapraszam do obejrzenia, jak wygląda dój przez robota. Wspólnie z klientem przystąpiliśmy do prac projektowych, planowania, technologii, wyboru systemu doju. Praca z Państwem Krytek przebiegała bardzo sprawnie. Odwiedziliśmy oczywiście kilka referencyjnych gospodarstw w Polsce oraz w Niemczech.
i na podstawie zdobytych doświadczeń i referencji, rozmów, konsultacji wybraliśmy technologię doju automatycznego z dwoma robotami udojowymi. Tak, wspominaliśmy, Obora ma system ruchu kierowanego, który robi trzy strefy. Strefa legowiskowa, czyli odpoczynku, strefa karmienia i strefa doju. Głównym takim punktem tego ruchu kierowanego jest ta niebieska bramka, która kieruje krowy, które mają pozwolenie na dój, do poczekalni i krowa musi iść się doić, a która nie ma pozwolenia na dój, idzie na strefę legowiskowej. Ta bramka jest trójdrożna. Trzecia strona to idą krowy do grupy fresh. Są to krowy, które są najbardziej wydajne i które dostają dodatkową porcję paszy według swojej wydajności. Także sprawdza się to bardzo i dzięki czemu nie musimy biegać po oborze i gonić tych krów do dojenia, bo za nas to robi ta właśnie bramka. Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Wasilewski i w firmie Delaval zajmuję się systemami zarządzania stadem i robotami udojowymi. Zanim zabiorę Państwa do pomieszczenia robotowego i opowiem o robocie VMS V300, chciałem przedstawić takiego małego pomocnika w oborze, który jest bramką inteligentną. W systemie Delaval i w systemie do zarządzania Delpro stada jest podzielone na trzy grupy. Na wczesną laktację, średnią laktację i późną laktację. We wczesnej laktacji chcemy krowy doić od 5 do 4 razy dziennie. W środkowej laktacji od 3 do 2 razy dziennie. I na końcu laktacji od 2 do 1 razy dziennie. Oczywiście musimy te krowy zasuszyć i zmniejszyć tą ilość mleka produkowaną w wymieniu, aby to zasuszenie było bezpieczne. Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy mamy ograniczenie stosowania antybiotyków. Z pomocą w rozdzieleniu tych wszystkich krów przychodzi nam właśnie ta bramka inteligentna. Możemy na nią spojrzeć jako na pracownika, który pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każda krowa ma na sobie zamontowany transponder. Ten transponder jest takim dowodem osobistym i przechodząc przez bramkę inteligentną, bramka odczytuje ten transponder, a dzięki temu, że jest połączona z systemem do zarządzania stadem, wie o tej krowie wszystko. Wie, ile ta krowa ma mleka w wymieniu, wie, w której fazie laktacji się znajduje, wie, czy ma pozwolenie już na dój i skierowuje ją do odpowiedniego obszaru. Przechodząc, krowa, jeśli ma pozwolenie na dój, zostanie skierowana tutaj w lewo i za mną są właśnie krowy, które oczekują na dój automatyczny. Jeśli krowa nie miałaby takiego pozwolenia, przeszłaby albo w prawo od razu na legowiska, oznaczałoby to, że jest to krowa, która nie produkuje nam dużo mleka i nie ma dostępu do tej trzeciej drogi na wprost, która prowadzi ją do stacji paszowych. Tam przy stacjach paszowych może pobrać dodatkowy koncentrat, aby pomóc jej w osiąganiu tego szczytu laktacyjnego i wysokiej wydajności. Pytanie, które się nasuwa każdemu, ile tak średnio krowy przechodzą przez tą bramkę dziennie? W tym gospodarstwie krowy przechodzą 17 razy przez tą bramkę w ciągu całego dnia. Jest to średnia, to znaczy, że mamy krowy, które przechodzą 20 kilka razy i krowy praktycznie na końcówce laktacji, które przechodzą nam kilkanaście razy. Ale oznacza to, że praktycznie co półtorej godziny, nawet mniej, możemy oddzielić krowy do poczekalni. Z racji tego, że mamy automatyczne pozwolenia na dój, o których wspomniałem do Państwa wcześniej, bramka jest w stanie zapewnić idealne odstępy między dojami. Czyli jeśli mamy taką krowę na początku laktacji, którą chcemy doić 4 razy dziennie, wychodzi nam, że powinniśmy ją doić co 6 godzin. I dzięki temu, że mamy 17 przejść, co te półtorej godziny możemy ją oddzielić, zatem możemy ten interwał zapewnić tej krowie, że ona będzie rzeczywiście dojona 4 razy dziennie. Weźmy pod uwagę następne krowy, które będą na końcówce laktacji, które nie są już tak aktywne, które będziemy zasuszali, ale jeden czy dwa dojedzie, im się też należą. Przechodząc przez bramkę, one również zostaną skierowane do poczekalni i również zostaną wydojone przez robota. Bramka inteligentna ułatwia nam także pracę, ponieważ mamy w niej szereg ustawień. Możemy oddzielić sobie krowy w oparciu o którąś godzinę w ciągu dnia. Na przykład załóżmy, że mamy taką rutynę, że od godziny 12 do godziny 14 będziemy się przyglądać krowom, czy chcemy, żeby one przeszły do jakiegoś obszaru. Ta bramka inteligentna oddzieli nam te krowy. Dodatkowo mamy ustawienia, które mówią nam, że możemy oddzielić krowy ze względu na dzień tygodnia. Czy na przykład zawsze we wtorek, czy zawsze w piątek te krowy będą oddzielone. Szczególnie takie ustawienie jest przydatne wtedy, gdy mamy kąpiele racic. Jeśli dokonujemy kąpieli racic, możemy te krowy skierować na dodatkową ścieżkę, tam gdzie jest wanna dezynfekcyjna, żeby te racice były umyte.
Dodatkowymi funkcjami, które zapewnią nam bramkę inteligentnej ustawieniami, są takie informacje, które dostaje od robota i je dostaje od systemu zarządzania stadem, takie jak przewodność czy wystąpienie krwi w wymieniu. Hodowca może ustawić sobie pewien poziom przewodności, a także poziom krwi, czy to dla ćwiartki, czy dla danego wymienia, i takie krowy automatycznie przekierować tutaj na obszar po lewej przy wyjściu, jest druga bramka inteligentna i ona właśnie przekierowuje nam krowy na izolatkę. Dzięki temu wiemy, które sztuki były podejrzane i dzięki temu też lekarz weterynarii nie musi szukać tych krów na obiekcie, tylko one już czekają tutaj w izolatce, żeby je zbadać. Kolejnym ustawieniem w bramce inteligentnej jest oddzielenie krów, które miały wysoką aktywność. Jeśli zwrócicie Państwo uwagę, na obrożach znajdują się też aktywometry, takie sensory, które określają nam, jak krowa jest aktywna. Jeśli krowa maruje, jest bardziej aktywna. Zatem, jeśli ten system aktywności, tutaj na ścianie robota też widoczna jest antena, która zbiera z każdego aktywometru co 15 minut informację, jak krowa jest aktywna, system to przelicza. Jeśli informacja jest tam, że ona jest aktywna i maruje, wtedy bramka inteligentna dzięki swoim ustawieniom może przekierować ją także do izolatki, a lekarz weterynarii może tą krowę inseminować. To tyle o bramce inteligentnej. Teraz zabieram Państwa do pomieszczenia z robotami udojowymi i opowiem o robocie WMS V300. Znajdujemy się w pomieszczeniu udojowym, gdzie doją dwa roboty udojowe WMS V300. WMS V300 to trzy technologie. Pierwsza technologia to DeLaval Insight. DeLaval Insight to nowy system wizyjny z kamerą 3D, który daje hodowcy kilka przewag. Przede wszystkim nie musimy już uczyć robota, gdzie położone są strzyki. Ta technologia wizyjna 3D pozwala nam na wydojenie każdej krowy, niezależnie czy będzie to jej pierwszy dój, czy dój 300. Dodatkową rzeczą jest to, że za sam dój odpowiada nam ramię hydrauliczne. To ramię hydrauliczne ma szereg zalet. Pierwszą zaletą jest to, że potrafi nam podejść naprawdę bardzo nisko pod wymiar. Odległość między końcówką strzyka a podłogą może wynosić tylko 27 cm. Oznacza to, że jeśli mamy do czynienia z wielorodkami, których wymię się obniżyło, dla takiego robota nie będzie to problem. On podejdzie z każdym kubkiem i założy nam za te kubki udojowe na wymiona. Dodatkową rzeczą, która zawsze martwi hodowców, co z krowami, które mają rozstrzelone strzyki pod kątem lub tylną półkę wyżej niż półka przednia. Dzięki temu, że ramię jest uchylne i może odsunąć się od wymienia i spojrzeć pod kątem na nie, a nie tylko z przodu, takie problemy też zostały rozwiązane. W poprzedniej generacji robotów udojowych informacji o wymieniu trzeba było dostarczyć bezpośrednio do robota, czyli użytkownik dla każdej krowy musiał określić, czy dany strzyk jest skrzywiony, czy dane strzyki są rozstrzelone, czy tylna półka jest wyżej niż przednia. W technologii Insight nie musimy tego robić. Robot sam podejmuje decyzję, sam dokonuje analizy obrazu, który widzi i potrafi dostosować się do tego, co widzi i zareagować odpowiednio. Pomaga mu w tym też tylna płyta, która jednocześnie zapewnia nam większą higienę, ponieważ odprowadza nam odchody tutaj z robota. Zwrócicie Państwo uwagę, że wokół robota jest dość czysto. Ona też informuje ramię, jak krowa się porusza w przód i w tył, dzięki czemu ta skuteczność jest jeszcze lepsza. Przejdźmy teraz do procesu doju. Jak zaczyna się sam proces doju? Przede wszystkim zaczyna się nam od piątego kubka udojowego. Jest to oddzielny kubek, który służy przygotowaniu wymienia. Co ten kubek robi? Przede wszystkim myje nam i stymuluje wymię. Za pomocą letniej wody, sprężonego powietrza i podciśnienia myje indywidualnie każdy strzyk. Możemy tą pracę porównać do takiej małej zmywarki, która indywidualnie i delikatnie traktuje każdy strzyk. Dodatkowo możemy do przygotowania wymienia dodać jeszcze mydło, aby wzmocnić tą siłę czyszczącą robota udojowego. Następnie piąty kubek odpowiada za przedzdajanie mleka. To mleko, które po ostatnim doju zostało w zatoce mlecznej, w której mogły rozwinąć się bakterie lub patogeny, jest odprowadzane oddzielną linią do kanału zrzutowego. Nie ma ono kontaktu z kubkami udojowymi w doju właściwym i nie ma kontaktu z mlekiem, które trafia do zbiornika.
zapewnia to większą higienę, jeśli chodzi o surowiec, który dostarczamy później do mleczarni. Na samym końcu piąty kubek osusza nam jeszcze strzyki. Za pomocą sprężonego powietrza i podciśnienia strzyki są osuszone. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ gumy strzykowe, jeśli wymień strzyki są mokre, mają tendencję do podciągania się. Jeśli podciągają się nam na strzykach, blokują nam zatokę mleczną i ograniczają nam przepływ. Po zakończeniu przygotowania, czyli tych etapów, ramię hydrauliczne zaczyna nam zakładać cztery kubki udojowe indywidualnie. Zaczynając oczywiście od tylnych ćwiartek, bo w nich jest więcej mleka, kończąc na przednich. Ramię hydrauliczne ma też jedną zaletę. W przypadku zrzucenia kubka udojowego, szczególnie tylnego kubka, który znajduje się na tylnych strzykach, robot nie musi odłączać przednich kubków udojowych, tylko podbiera ten kubek. On jest wcześniej oczywiście opłukany i zakłada z powrotem na wymię krowy. Jeśli już mamy założone cztery kubki udojowe, zaczyna nam płynąć mleko. Prześledźmy tą drogę mleka. Mleko płynie nam tutaj przez te węże udojowe, wpada nam do tej właśnie skrzynki, o której Państwu pokrótce opowiem. Z każdego strzyka mleko przepływa nam indywidualnie przez węże silikonowe i przepływa przez mierniki mleka. Każdy miernik mleka jest odpowiedzialny za jeden strzyk. Mierniki mleka dają nam wiele informacji. Przede wszystkim pokazują nam przepływ mleka, czyli wiemy, ile mleka płynie w danym momencie z danej ćwiartki. Jest to ważne szczególnie w momencie zakończenia doju, ponieważ już przy małym przepływie, około 200 gram na minutę, robot będzie odłączał nam kubki udojowe, ponieważ tego mleka w tym strzyku już nie ma. Każde mleko i każdego strzyka jest badane. Mierniki mleka badają przewodność oraz badają ślady krwi. To, o czym mówiłem Państwu przy bramce inteligentnej, tu ma właśnie zastosowanie. Jeśli wykryjemy duży poziom przewodności indywidualnie dla każdego strzyka albo wykryjemy krew i to mleko w jednostce końcowej będzie zagrożone, może ono zostać przepompowane do kanału, a jeśli ich parametry tego mleka są właściwe, zostanie przepompowane do zbiornika schładzającego. Akurat w tym gospodarstwie mamy zamontowany jeszcze rozdzielacz mleka, a zatem mamy aż 5 różnych dróg, gdzie mleko możemy z jednostki końcowej skierować. Mierniki mleka informują nas też o tym, ile kilogramów z danego strzyku się spodziewamy. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ widzimy teraz właśnie tutaj na tym ekranie przepływ na danych strzykach wyrażony w gramach na minutę oraz ile spodziewamy się kilogramów z każdego strzyku oraz łącznie z wymienienia. Co ważne, jeśli krowa dała nam na jednym strzyku mniej, a na trzech pozostałych tyle, ile się spodziewaliśmy, to znaczy, że w tym jednym strzyku zaczyna się coś dziać, że tam najprawdopodobniej zaczyna się stan zapalny i to jest moment, żebyśmy tej krowie się przyjrzeli. W połączeniu z informacjami z mierników mleka w systemie zarządzania stada mamy taką zakładkę zdrowotności krów. Te wszystkie informacje są agregowane przez system do zarządzania stadem i zamieniane w jeden indeks. Indeks wykrywalności mastitis. Ten indeks mówi nam o 3 do 4 dni wcześniej, że zbliża się zapalenie wymienia. Możemy tą krowę zbadać, możemy podać jej leki bezkarencyjne i dalej bezpiecznie ją dojść. Mierniki mleka przekazują też informacje do pulsatorów i to nazywa się w Delawalu inteligentną pulsacją. W zależności od tego, jak krowa ma zbudowane wymię, jak to mleko po stymulacji spływa nam do tego wymienia i do zatoki mlecznej, system i robot dobiera odpowiedni współczynnik doju do masażu. Dla krów, które mają wysoką wydajność i bardzo łatwo oddają nam mleko, faza doju będzie wydłużona, ponieważ nie ma sensu tej krowy dłużej przetrzymywać w robocie i nie ma sensu dłużej oddziaływać pod ciśnieniem na jej strzyki, skoro mleko kompensuje nam to podciśnienie. Technologia inteligentnej pulsacji pozwala nam na zwiększenie wydajności robota około 8% przy zachowaniu zdrowotności wymienia, ponieważ skracamy czas oddziaływania podciśnienia na strzyki i robimy to w świadomy i bezpieczny sposób. Mleko oczywiście jest zbierane w jednostce końcowej. Ta jednostka końcowa ma 45 litrów, wykonana jest ze stali nierdzewnej. Gwarantuje nam to stabilność podciśnienia
oraz pozwala na to, że możemy każdą krowę wydoić. Są takie krowy, które na raz mogą nam dać nawet 30 kg mleka. Nie chcemy tego mleka przepompowywać w trakcie doju, ponieważ wtedy mamy wahania podciśnienia na końcówce strzyków w kupłach udojowych, a jednostka 45-litrowa zapewnia nam tą stabilność podciśnienia. Potem pompa mleczna, oczywiście, tak jak już wspomniałem, przekierowuje mleko na poszczególne kierunki. Z reguły jest to zbiornik udojowy. Wspominając jeszcze o technologii InControl, czyli o tym ekranie, który pokrótce omówiłem, technologia InControl pozwala nam przenieść to wszystko, co widzimy tutaj, na ekran telefonu komórkowego czy smartfona. Hodowca, pracując po stronie krów, ma cały czas połączenie z robotem, widzi, jak przebiega dój, widzi, jak krowy oddają mleko i może sterować robotem z obory czy z innego miejsca dzięki bezpośredniemu połączeniu przez sieć Wi-Fi. Zatem nie mamy potrzeby stosowania ekranu, chociaż jest on bardzo przydatny. Mamy tutaj wiele ciekawych informacji. Oczywiście pokrótce mogę mówić, że mamy statystyki odnośnie kolejki udojowej, statystyki odnośnie produkcji i pracy samego urządzenia i możemy przełączać się między poszczególne jednostki. Jedną z zalet robota WMS V300 jest łatwość przeprowadzenia doju manualnego. Od strony krowy i od strony wymienia mamy 4 przyciski funkcyjne. Te przyciski funkcyjne odpowiadają poszczególnym kubkom udojowym. Przechodząc w tryb ręczny, hodowca może nacisnąć poszczególne kubki, pobrać je tutaj z magazynku i założyć bezpośrednio na wymię. Jest to bardzo bezpieczny sposób, szczególnie kiedy mamy krowy problemowe, krowy chore, czy przyuczamy pierwiastki do robota. Taka funkcjonalność jest naprawdę przez hodowców pożądana. Oczywiście możemy sterować też wydawaniem paszy, piątym kubkiem przygotowawczym, a także drzwiami WMS-a możemy otworzyć i zamknąć stanowisko udojowe. W każdym momencie możemy przełączyć się w tryb automatyczny i robot sam dokończy następujące czynności, które po doju występują, czyli dipping poudojowy. Łączne koszty utrzymania robota, takie jak detergenty, filtry, gumy strzykowe, serwis z częściami zamiennymi, a także dipping poudojowy. Jeśli zbierzemy to wszystko razem i popatrzymy, jaki procent stanowią poszczególne elementy, to dipping poudojowy stanowi około 30%, 30-35% kosztów użytkowania robota. A zatem chcielibyśmy, żeby aplikować ten dipping tylko na końcówkę strzyka, tam gdzie jest otwarty kanał strzykowy, ponieważ to jest duży nośnik kosztów. Technologia InSight pozwala nam mierzyć nam indywidualnie każdą końcówkę strzyka i zaaplikować tam idealnie odmierzony dipping poudojowy. Na każdy strzyk robot aplikuje 1,5 ml dippingu, czyli łącznie mamy 6 ml na wymię. Nie psikamy na całe wymię, psikamy tylko na końcówkę. Technologia ta pozwala na aplikowanie tego środka poudojowego z dokładnością do 99%. Naprawdę mamy pewność, że wszelkie krowy opuszczające po doju robota udojowego są bezpieczne. Teraz widzimy, że wszystkie kubki zostały podciągnięte, one zaraz za chwilę zostaną opłukane, a robot będzie aplikował nam dipping. Teraz kończy nam się tak naprawdę dój krowy, kamera będzie myta i przetarta przez gąbkę, kubki zostaną opłukane wewnątrz i na zewnątrz, podłoga robota zostanie umyta, za chwilę krowa nam wyjdzie, bramka się otworzy i będziemy mieli robota gotowego do następnego doju. Mamy umytą kamerę, mamy opłukane kubki z zewnątrz i wewnątrz. Dzięki temu, że one są odwrócone, wszelkie nieczystości, które mogły się tam dostać, zostaną wypłukane na podłogę. Wchodzi nam następna krowa i robot przystępuje do akcji, czyli pobiera nam piąty kubek udojowy i zaczyna się proces przygotowania wymienia.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Bursztyński, pracuję w firmie DeLaval jako menadżer do spraw rozwiązań systemowych. Jednym z urządzeń, które pracuje na tym gospodarstwie i które chcę dzisiaj Państwu zaprezentować, jest to robot do podgarniania i do odświeżania paszy OptiDuo. Cechą charakterystyczną tego robota jest to, co Państwo widzicie. Spiralny wał, który nie tylko paszę dogniata, ale ją też odświeża poprzez jej obrócenie, podrzucenie i odświeżenie. Krowy automatycznie po podgarnięciu bardzo chętnie podchodzą do drabiny paszowej, zajmują stanowiska i dużo więcej tej paszy w ciągu doby pobierają. Robot ma za zadanie tak naprawdę stymulować chęć pobierania paszy przez krowy. Jego praca działa w ten sposób, albo powoduje on to, że krowy mniej sortują paszę, mniej wybierają. Krowy, które są niżej osadzone w hierarchii, przez całą dobę również mają stały dostęp do zawsze świeżej i dobrej mieszanki. Kolejną cechą charakterystyczną robota jest precyzja jego jazdy i wielokrotność jego pracy w ciągu dnia. Robot może wykonywać do 10 przejazdów na dobę w oborze. Porusza się na podstawie pętli indukcyjnej, która zatopiona jest w posadzkę, dzięki czemu robot nigdy nie zgubi się w oborze, nie wyjedzie poza oborę. Dodatkowo w niektórych punktach na stole paszowym są zainstalowane tak zwane transpondery. Transponder daje informację robotowi, w którym momencie, jaką czynność ma wykonywać. Na przykład włącz, wyłącz wał roboczy, zjedź do stacji ładowania, wyjedź ze stacji ładowania. Dodatkowo ten robot, który tutaj widzimy, wzbogacony jest o dozownik do koncentratów i pasz treściwych, przez co również za pomocą transponderów możemy powiedzieć OptiDuo, zacznij dozować koncentrat, wyłącz dozowanie koncentratu w tym miejscu w oborze. Urządzenie to jest bardzo bezpieczne, bo poza przyciskami bezpieczeństwa znajdują się w robocie jeszcze dodatkowo zderzaki bezpieczeństwa, które po naciśnięciu powodują, że robot się zatrzymuje, po kilku sekundach wznawia pracę i tak dzieje się do 4 razy. Gdy ten sam alarm wyskoczył w robocie 5 raz, robot zacznie się zatrzymywać na stałe. W tym momencie trzeba zresetować alarm, odczytać alarm, zresetować go i włączyć robota ponownie. Jak Państwo widzicie, robot pracuje w całości autonomicznie, to znaczy na podstawie zaplanowanego harmonogramu pracuje do 10 razy na dobę w oborze, dzięki czemu oszczędzamy zaangażowanie pracowników, zaangażowanie siły roboczej. Krowy zawsze, niezależnie od tego, czy to jest dzień, czy noc, czy święto, czy weekend, albo urlop, zawsze tą paszę mają podgarniętą. Zadaniem tego robota jest to, żeby krowa miała zawsze paszę na stole paszowym. Robot OptiDuo w tej oborze wyposażony jest w dodatkowy dozownik do koncentratów i paszy treściwych. Tutaj jest wysypnik tego koncentratu. Koncentrat może być dozowany na określonym odcinku stołu paszowego, nie musi być zadawany na całej długości. Możemy premiować na przykład grupę jałówek, która w oborze się znajduje, dzięki czemu będziemy stymulowali również pobieranie paszy w tej grupie. Zbiornik na koncentrat znajduje się w tym miejscu. Mieści on około 100 kg takiego koncentratu. Tutaj również mamy ślimak padający, który jest widoczny. Jest to bardzo proste do zasypania, zadozowania. Widzimy, że w tym gospodarstwie również granulat jest wykorzystywany. Granulat można zaprogramować, że będzie wydawany tylko na przykład raz dziennie, nie przy każdym przejeździe. W tym miejscu w robocie znajduje się jego serce, to znaczy cała jednostka sterująca. Pilot do programowania, do sprawdzania alarmów i do sterowania ręcznego robotem oraz 2 baterie, które odpowiadają za jego pracę. Wał do podgarniania i odświeżania paszy wyposażony jest w 2 spirale, która znacznie efektywniej tą paszę podrzuca. Jak widzicie Państwo, nie ma możliwości, żeby jakaś część ciała krowy, pysk, jakieś inne zwierzę lub obiekt, który stanie na drodze robota, był wciągnięty pod robota, gdyż cała materia jest wyrzucana do góry i na zewnątrz. Za precyzyjną i dokładną pracę naszego robota odpowiada gumowa listwa, która znajduje się w tym miejscu. Jest ona mocno dociśnięta do posadzki, do stołu paszowego, dzięki czemu po przejeździe stół paszowy zostaje czysty. Robot porusza się dzięki 2 kołom napędowym osadzonym z tyłu, które pracują, każde z kół pracuje na swoim enkoderze, dzięki czemu jazda jest precyzyjna i dokładna. Dodatkowo mamy jedno koło sterujące z przodu,
którego możemy też zwiększać pochył, czy możemy podnieść robota, dostosowując go do jakości i do tego, jak równa jest posadzka w gospodarstwie. Jak dobrze wiemy, aby mieć stado wysoko wydajnych krów mlecznych, jeżeli chcemy z powodzeniem produkować mleko, musimy zadbać o komfort i o dobrostan krów. Jednym z takich urządzeń jest czochradło. Czochradło ma kilka ważnych cech, które powodują, że jesteśmy w stanie uzyskać nawet do 1 litra mleka dziennie od krowy. Do cech tych należą m.in. Samo ramię i szczotka ruchome jest w dwóch pozycjach. Bardzo łatwo dostosowuje się do punktu na ciele krowy, do tego, w jaki sposób krowa pod to czochrado podejdzie, w którym miejscu chce być czochrana, żeby czuć się lepiej. Drugą bardzo ważną rzeczą jest fakt, że włącza się ono automatycznie w momencie, kiedy krowa pod tym czochradem pojawi się i również wyłącza się automatycznie w momencie, kiedy krowa wyjdzie i minie około 10 sekund. Bardzo ważną funkcją jest bezpieczeństwo tego urządzenia. Jeżeli dojdzie do przeciążenia silnika, jednostka automatycznie wyłącza się, aby nie doprowadzić do uszkodzenia ciała zwierzaka czy do tego, aby zrobić krowie krzywdę. Oprócz funkcji, które wymieniłem, czochradło wspomaga funkcje socjalizacyjne w gospodarstwie, w oborze, w stadzie. Dużo lepiej krowy chodzą w gospodarstwie, czyli wzmaga ruch. Jest to szczególnie ważne w gospodarstwach robotowych. A dodatkowo, co jest oczywiste, czochradło ma za zadanie oczyszczenie również krów z wszystkich pozostałości obornika, które na tej krowie się znajdują. Czyli poprawia również higienę tych krów. Mamy możliwości montażu czochradeł do różnej średnicy słupów, a także do różnych ścian i kotew. Średnio kalkuluje się, że dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń krowy produkują około 1 litra mleka więcej w ciągu doby. Jedno czochradło kalkulujemy na około 50 do 60 sztuk w stadzie. W tej oborze widzimy Państwo szereg produktów, całą masę asortymentu, która ma za zadanie wspomóc i zadbać o dobrostan i o komfort krów. Jednym z takich produktów jest widoczne za mną poidło ST250, wykonane w całości ze stali nierdzewnej, przez co bardzo łatwo jest utrzymać tam czystość tego poidła. Poidła, jak wiemy, są bardzo istotne, jeżeli chodzi o produkcję mleka. Musimy zapewnić odpowiedni dostęp długości koryta w przeliczeniu na krowę. Musimy zapewnić stały dostęp krowom do wody, po to, żeby one mogły się napić i dzięki temu wyprodukować jeszcze więcej mleka. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w tej oborze to robot do sprzątania rusztów RS450S. Robot pracuje autonomicznie dzięki harmonogramowi pracy, który ma zaprogramowany. Możemy nim sterować ręcznie za pomocą pilota, który znajduje się pod pokrywą, lub też zdalnie za pomocą komputera przez adres IP. Jak widzicie Państwo, cztery dysze cały czas równomiernie spryskują posadzkę, dzięki czemu nieczystości są jeszcze bardziej dowilżone, a samo zgarnianie jest dużo łatwiejsze. W środku znajduje się zbiornik na wodę, który podczas ładowania w tym samym miejscu, w tym samym czasie napełnia się. Zbiornik ten ma pojemność 100 litrów, co powinno starczyć na jego nawet dwugodzinną pracę. Dwugodzinna praca to kolejny ważny aspekt tego robota. Może on się poruszać do 2 godzin nieustannie, sprzątając Państwa oborę, dzięki czemu posadzka jest zawsze czysta, radzi się zdrowsze, a co za tym idzie, również wymiana i dużo mniej chorób związanych z zanieczyszczeniem racic, czy chorobami racic. Robota doposażamy w ramię, które jest dobrane specjalnie do szerokości alejek w danym gospodarstwie, w danej fermie. Szerokości tych ramion mogą sięgać od 1 do 2 m 10 cm. Są one dobrane tak, aby optymalnie zaplanować pracę robota we wszystkich zakamarkach obory, przy wszystkich przejściach, przy wszystkich alejkach, przy wszystkich przejazdach. Robot może również swoje ramiona podnosić na niewielką wysokość, aby przejechać przez niewielkie braki w posadzkach czy niewielkie doskonałości w posadzkach.
Wielkość robota i jego masa zapewnia mu stabilną i bezawaryjną pracę. Krowy nie są w stanie go przepchnąć czy zatrzymać. Jak Państwo widzicie, w oborze, w której się znajdujemy, robot w niczym nie przeszkadza odpoczywającym, przeżuwającym czy chodzącym krowom. Są one przyzwyczajone do jego pracy, a mało tego, czasami nawet wspomaga on również ruch krów w całej oborze. Robot pozycjonuje się w dwojaki sposób w oborze. Pierwszym jego punktem nawigacji jest dotykanie ramion po granicy alejki, dzięki czemu w trybie ciągłym jedzie on na wprost. W momencie, kiedy mamy zakręty, przejazdy, przejścia alejek, musimy zastosować transpondery, które poinformują robota, że musi on w tym momencie skręcić i zmienić trasę. Jeżeli alejkę mamy szerszą, jak dwukrotność szerokości jego ramion, czyli robot będzie musiał pracować również środkiem alejki, nie dotykając żadnej z krawędzi jej. W ten sposób również musimy, w tym momencie również musimy użyć transponderów, które powiedzą mu, w którym miejscu obory się znajduje, jakie są jego dalsze czynności do wykonania. Jak wspomniałem poprzednio, w tym gospodarstwie robot RS450 doposażony jest w dysze spryskujące, które mają za zadanie zmiękczenie materiału na posadzce i lepsze jego wyczyszczenie. Tutaj widzimy ładowarkę, która w standardowej wersji wygląda w ten sposób, czyli są szyny najazdowe. W momencie, kiedy robot się tutaj zatrzyma, zaparkuje, rozpoczyna się ładowanie, a w tym miejscu dla tego robota mamy dozownik wody. Do zbiornika 100-litrowego podczas ładowania dozowana jest woda i robot po rozpoczęciu pracy przy kolejnym cyklu jest już w pełni przygotowany. Myślę tutaj tak naprawdę o załadowaniu go wodą. Do obsługi stada mamy program Delpro, który pozwala codziennie monitorować stan naszych zwierząt. Począwszy od zdrowotności wymion, po ich aktywność, czy mamy ją inseminować, czy też nie, ilość udojonego mleka i jakość tego mleka. Także mamy tu szereg możliwości takich, które cały czas odkrywam na nowo, których się uczę. A czego nie umiem, no to telefon do przyjaciela, do koleżanki Renaty i ona jak może bardzo mi pomaga, wchodzi też zdalnie na nasz monitor i jak coś, ja tylko widzę, że myszka się rusza i Renata tam działa. Także jest to naprawdę bardzo przydatna rzecz do codziennej pracy, bo nigdy tyle nie wiedziałam o bydle, co wiem teraz. O każdej sztuce mogę wiedzieć dosłownie wszystko, nawet nie wyobrażałam sobie, że takie informacje są realne do tego, żeby o nich wiedzieć. Także tu mamy ilość dojów na sztukę na dzień, ile paszy zjadła, ile mleka wyprodukowała, jak jest zdrowotność wymienia. Także nie będąc, tak jak byłam w hali udojowej, wiem o tej krowie wszystko. Faktycznie nasz dział wsparcia, który wdraża do Delpro, pomaga klientom po pierwsze wdrożyć się do systemu, po drugie korzystać i w pełni użytkować system, tak żeby poznać jego możliwości i w pełni spożytkować dane, które robot dostarcza i przeróżne sensory, które są w oborze dostarczają. Także wiemy o krowach wszystko. A dział wsparcia Delaval dba o to, żeby hodowca wiedział, jak te dane z komputera wyciągnąć. Możemy spotykać się w gospodarstwie, możemy razem tutaj pewne rzeczy dostosowywać. Tak samo możemy dostosowywać pod każde gospodarstwo, pod jego potrzeby indywidualnie ustawienia, ale możemy również, co szczególnie ważne w dobie koronawirusa i pandemii, ograniczeń w przemieszczaniu się, możemy w każdej porze dnia i nocy zalogować się zdalnie i wsparcie zdalne zapewnić. Na ekranie widzimy przykład tego, jak można pod potrzeby konkretnego gospodarstwa, a w tym przypadku konkretnej gospodyni, stworzyć raport, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje o krowach. I tutaj w przypadku tego raportu, który widzimy, to jest raport, który tutaj nazywa się monitorowanie stada.
I to jest raport, z którego, jak tu już korzystam z tej rozmowy, jest najczęściej korzystam, najczęściej używam. Także można... No w tym raporcie właśnie widać, mamy ułożone krowy od najwyższej wydajności i jest pokazana udój, jaki był wczorajszy, jaki jest średni udój z 7 dni, potem ilość dojów, także to jest też bardzo ważne, że na hali dojowej nie było w stanie te najbardziej wydajne krowy być dojone więcej niż 2 razy, no bo kto logicznie będzie chodził w nocy albo w południe krowę doić taką, która daje po 12 tysięcy litrów, żeby ją doić 3 razy. A tutaj widać, że te najbardziej wydajne krowy są dojone 4, 5, a nawet 6 razy na dobę. Także to jest ten taki plus, którego na hali dojowej po prostu nie idzie zrealizować. Jest tutaj jeszcze dawka koncentratów, ile paszy treściwej dostaje dana sztuka i czy jest na przykład cielna, czy jest oknie rój, czy ma ruje. Dodatkowo tutaj jeszcze jest ten MDI, który pokazuje o zdrowotności wymieniu. Czy jest dobry, czy jest podwyższony, jak on się zmienia z średnich ostatnich 3 dojów i ostatni ten jeden dój. Tu jak wejdziemy na konkretną sztukę, to dodatkowo jeszcze w zakładce dój widać z każdą ćwiartkę, tak mąż wspominał przy robocie, że jest dój ćwiartkowy. Każda ćwiartka jest indywidualnie mierzona, ile ma litrów, czy ma to mleko zdrowe, czy ma podwyższone te MDI, czy trzeba leczyć, czy trzeba zaobserwować. Zdarzenia. Bardzo łatwo idzie tutaj wszystkie zdarzenia wpisywać. Od wycielenia po inseminację, sprawdzenie cielności. Mamy w aplikację w telefonie, z którą chodzimy, telefon mamy cały czas przy sobie, chodzimy po oborze, badamy nacielność w telefonie, zaznaczamy, automatycznie nam się tutaj to zaznacza. Także jest to bardzo pomocne, nie trzeba biegać z obory do komputera, wklepywać ręcznie. Także to też jest bardzo ciekawa sprawa. Aktywność też widać, która krowa ewidentnie maruje. Nie trzeba być na oborze, czy też trzeba, żeby zaobserwować jeszcze wizualnie krowę, ale bardzo to pomaga, że już nam wyłapuje, że zaobserwuj tą a tą sztukę, że nie trzeba biegać i szukać, tylko komputer nam wskazuje, która sztuka może mieć ruje, także też to bardzo, bardzo ułatwia. Jako ciekawostkę powiem taką rzecz, że potrzebną rzeczą w gospodarstwie do obserwacji jest także lornetka, która pozwala mi zidentyfikować numer krowy, która ma na swoim transporterze. Dlatego nie muszę biegać tam i sprawdzać, która krowa maruje, która się obskakuje, tylko z odległości biura widzę i nie służy. Nie służy to do podglądania sąsiadów. Ani męża. Paweł Chupało, menadżer do spraw serwisu w firmie De Laval. W tak zaawansowanym technologicznie instalacji, jaką możemy tutaj podziwiać dzisiaj u Państwa Kretek, nie sposób zapomnieć o serwisie i to przede wszystkim serwisie prewencyjnym. Wiadomo, że łatwiej jest czemuś zapobiegać niż później to, niż naprawiać, dlatego też podczas procesu rozwijania inwestycji i projektowania i ofertowania przedstawiliśmy naszemu klientowi ofertę serwisową InService All Inclusive, w której to klient ma zapewnione wszystkie materiały eksploatacyjne, a także przeglądy serwisowe. Takie podejście podpisywania umów serwisowych z naszymi klientami wysoce usprawnia pracę serwisu, a także zapewnia to, że instalacja pracuje na najwyższym poziomie, jest sprawna tak jak w momencie tuż po zainstalowaniu. Zapewnia to klientowi spokój, a także zapewnia uzgodnione koszty, czyli klient dokładnie wie, jakie koszty poniesie, jeśli chodzi o serwis i eksploatację swoich urządzeń udojowych. Tutaj mamy instalację 2 robotów udojowych V300. W takim przypadku pełen serwis opiewa na 4 lata, na 12 wizyt serwisowych. W każdym roku mamy 3 wizyty serwisowe. Wizyty serwisowe odbywają się co 120 dni. Każda z wizyt serwisowych kończy się wykonaniem testu ISO i sporządzeniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Dzięki temu nasz klient doskonale wie, jakie parametry instalacja miała w momencie zainstalowania, a także po wykonaniu każdego serwisu. Testy maszynowe wykonywane są zgodnie z normą ISO, która zapewnia nam odpowiednie parametry udoju.